Ponad 30 km w pław. 7 pływaków z Tarnowskich Gór latem spróbuje pokonać kanał La Manche na trasie z Dover w Wielkiej Brytanii do Calais we Francji. Zawodnicy do przepłynięcia będą mieć dokładnie 33 km. Paweł Jędrusik. Natalia, Grzegorz, Jakub, Paweł, Adam, Erik i Igor, 7 zawodników MKS Park Wodny Tarnowskie Góry już przygotowuje się do przepłynięcia kanału La Manche. To w linii prostej 33 km trasy. Kanał La Manche jest wyzwaniem dla pływaków na całym świecie. Jest to wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowo trudna przyprawa, ale też zwieńczenie swojego rodzaju wszystkich działań, które prowadzimy w Tarnowskich Górach od 20 lat. W tym roku jest 20-lecie klubu pływackiego i przepłynięcie kanału La Manche ma stanowić takie zwieńczenie i wisienkę na torcie wszystkich naszych dotychczasowych działań. Nie będzie to jednak wyzwanie indywidualne, a sztafetowe. Każdy z pływaków będzie pracował na końcowy sukces. Są takie zasady, że każdy zawodnik płynie po godzinie. Odmierza się na zegarku, liczy się czas, godzinę i po godzinie następuje zmiana sztafetowa. I zmianę tak długo się płynie, dopóki tak naprawdę się nie dopłynie albo się nie podda, że się mówi, no kurczę, nie damy rady. Przerywamy. Do próby zrealizowania wyzwania pozostało jeszcze kilka miesięcy. Zawodnicy przygotowują się do zadania w specyficznych warunkach. Na pewno będzie temperatura wody dużym wyzwaniem, bo jest ona od 16 do 18 stopni mniej więcej. Prądy, które są niezależne od nas i no, z 33 km może się zrobić dużo więcej. I no, przygotowujemy się, jeździmy do sztolni, trenujemy w zimnej wodzie, żeby się przygotować do tej temperatury. Do tej pory taki dystans udało się pokonać 12 Polakom indywidualnie oraz 5 zespołom sztafetowym.